21 sierpnia starosta koziński Krzysztof Wolski wspólnie z członkiem zarządu powiatu Markiem Kucharskim uczestniczył w 22 dożynkach gminy Kozienice, które w tym roku odbyły się w Stanisławicach. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną za tegoroczne plony, odprawioną przez proboszcza parafii świętego Stanisława w Stanisławicach, księdza Rafała Kopacza, na błoniach przy wjeździe do wsi. W tych dożynkach, które tutaj się rozpoczynają, włączamy tę godzinę dziękczynienia. Panu Bogu dziękujemy za dar tego chleba, za wszystkich, którzy się trudzą jako rolnicy, jako ludzie miłujący ziemię, zatroskani o tę ziemię. Wszyscy organizatorzy, gospodarze tych dożynek, uroczystości, oni również są gospodarzami, którzy są zatroskani o tę ziemię. Władze samorządowe, powiatowe, wszyscy, którzy tutaj są razem z ludem sobie powierzonym. Dzisiaj Stanisławice są tym znakiem, który pokazuje wdzięczność Bogu i ludziom. Bogu za błogosławieństwo, ludziom za ciężką pracę. Na dalszą część obchodów składały się tradycyjnie obrzęd dzielenia chlebem, wręczenie odznak zasłużony dla rolnictwa oraz rozstrzygnięcia przeprowadzonych tego dnia konkursów. Oto trud naszej ziemi, dzielcie nim sprawiedliwie. Przyjmujemy go z wdzięcznością, obiecujemy dzielić sprawiedliwie tak, aby nikomu w naszej gminie nie zabrakło chleba. Dziękujemy. W 22 dożynkach gminy Koźnice oprócz gospodarzy, burmistrza gminy Koźnice Piotra Kozłowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźnicach Rafała Suchermana, zastępców burmistrza Doroty Stępień i Mirosława Pułkowskiego wzięli także udział m.in. senator RP Stanisław Karczewski, poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, radni Rady Miejskiej w Koźnicach, radni Rady Powiatu Kozienickiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu i gminy, przedstawiciele służb mundurowych, stowarzyszeń i przedsiębiorstw z terenu gminy Kozienice oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Stanisławic i okolic. Dożynki to wielkie święto. Wielkie święto wsi i jej mieszkańców. Mieszkańców, bez których nie było i nigdy nie będzie zdrowego narodu, silnego państwa i sprawnego samorządu. W dzisiejszych trudnych okolicznościach geopolitycznych, gospodarczych, klimatycznych, ta praca na roli jawi się jako służba, służba narodowi. I dlatego powinniśmy w sposób szczególny dziękować ludziom, którzy mimo wielu problemów wydają się odporni na te ciężkie warunki, którzy kochają swój zawód, którzy dzielnie służą tej ziemi i tej ojczyźnie. Niezwykle szanuję pracę rolników. Chciałbym podziękować wszystkim rolnikom za wasz trud, wysiłek, pasję, zaangażowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam za to, że pracujecie na rzecz nas wszystkich. Jesteśmy w Polsce samowystarczalni i sami się wyżywiamy. To jest bardzo istotne i ważne w tym trudnym okresie, o którym pan burmistrz mówił. I pandemia, i wojna za wschodnią granicą. Praca rolnika i plony i efekty pracy tego rolnika, to proszę Państwa, to jest efekt ich misji. Oni czasami w niedostatku, czasami w znoju, czasami w niepewności, że to co robi, a produkuje żywność, nie jest opłacalne, on jednak nie poddaje się i ciągle, proszę Państwa, jest na tej ziemi, trwa na tej ziemi. Za to serdecznie dziękujemy rolnikom. Serdecznie dziękuję w imieniu swoim, zarządu, Rady Powiatu za to, że pełnicie tą swoją służbę dla całego społeczeństwa naszego kozienieckiego, ale i dla całego narodu. Życzę dzisiaj miłej zabawy, odpoczynku, relaksu i właśnie tego odpoczynku, który pozwoli wam w następne dni stanąć do pracy i wykonywać swoje obowiązki. Również chciałbym dołączyć się tutaj do życzeń z okazji tego jubileuszu dla Stanisławic. Także wszystkiego dobrego, żeby kolejne jubileusze również
po prostu pozwoliły wam, żeby się cieszyć tym, że te Stanisławice się rozwijają, kwitną, bo dzisiaj widać, że jest tu bardzo fajnie zorganizowany czas. Myślę, że to też w dużym stopniu zasługa gospodarzy tego terenu. Dzięki dobrej współpracy właśnie z przedstawicielami rządu, z posłami udało nam się również zgromadzić kwoty pokaźne, bo około 30 milionów, które zostaną przekazane na drogi. A co rolnikom jest potrzebne? Właśnie drogi, które pozwolą państwu, żeby bezpieczniej te swoje płody i czasami szybciej, bo jeżeli droga jest równa, czasami szybciej właśnie te swoje plony zawieźć do domu i w ten sposób cieszyć się, że kolejne zadanie zostało wykonane. Także wszystkiego dobrego i miłej zabawy w dniu dzisiejszym. Funkcje tegorocznych starostów dożynkowych pełnili Agnieszka Wołos i Cezary Szarawarski.